długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, wykształcenia oraz rodzaju umowy o pracę. Podstawowym kryterium decydującym o liczbie dni wolnych przysługujących pracownikowi jest długość okresu zatrudnienia, do którego wlicza się wszystkie okresy z poprzednich miejsc pracy. Dlatego ważne jest, aby przy wprowadzaniu nowego pracownika uzupełnić dane dotyczące dotychczasowego przebiegu zatrudnienia. Należy podać okres zatrudnienia, wymiar etatu oraz dane o wcześniejszym pracodawcy. Jeżeli dany angaż ma mieć wpływ na długość urlopu wypoczynkowego, konieczne jest zaznaczenie opcji uwzględniać przy obliczeniach stażu. Przy obliczaniu długości urlopu wypoczynkowego uwzględniane są również okresy pobierania nauki. Dlatego ważne jest, aby przy wprowadzaniu danych pracownika poprawnie uzupełnić rodzaj wykształcenia. Program na podstawie podanych danych automatycznie oblicza wymiar urlopu wypoczynkowego. Aby sprawdzić jego stan, należy wybrać w kartotece osobowej interesującego nas pracownika, a następnie inne dane – urlopy wypoczynkowe. Możemy sprawdzić, ile wolnych dni przysługuje danemu pracownikowi oraz ile dni wolnych już wykorzystano. Znajduje się tu również informacja o urlopach zaległych. Gdy jest to konieczne, użytkownik może dokonać ręcznej korekty wymiaru urlopu. Informacje o nieobecnościach pracownika wprowadza się do ewidencji nieobecności. W tym celu z menu głównego wywołujemy okno zarządzania kartoteką osobową. Przycisk Inne dane wywołuje menu kontekstowe podświetlonego pracownika, pozwalając na dostęp do kartoteki ewidencji nieobecności. Bezpośrednio po wejściu w ewidencję nieobecności wyświetlany jest kalendarz dotyczący obecnego roku. Za pomocą przycisku Dodaj wprowadzamy nieobecności. W wywołanym oknie dialogowym wprowadzamy powód nieobecności, początek oraz koniec okresu nieobecności. W przypadku wybrania kodu nieobecności związanego z chorobą pracownika można dodatkowo podać numer zwolnienia i kod choroby. Po wprowadzeniu nieobecności na kalendarzu zostanie zaznaczony powód nieobecności w dniach, których dotyczą. Również na liście nieobecności pokaże się odpowiedni zapis. Wprowadzone nieobecności można edytować bądź usunąć, wybierając uprzednio z listy nieobecności odpowiedni zapis. Okno ewidencji nieobecności udostępnia także funkcję Drukuj, pozwalającą wydrukować kartotekę nieobecności za wybrany rok. Kartoteka ta zawiera statystykę dotyczącą ilości nieobecności dla danej osoby w rozbiciu na powody nieobecności. Istnieje również możliwość grupowego wprowadzania urlopów. W tym celu należy w kartotece osobowej wskazać grupę pracowników, a następnie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Grupowe wprowadzanie urlopów. W kolejnym kroku należy wskazać okres, którego operacja ma dotyczyć. Następnie należy zdecydować, czy akceptowalne są zapisy, które mogą spowodować przekroczenie należnego wymiaru urlopu. Gdyby zdarzyło się, że niektórzy pracownicy zostaną pominięci w tym procesie, zostanie wyświetlona lista tych osób z informacją, z jakiego powodu tak się stało. Odpowiedni zapis o wprowadzonych urlopach pojawił się w ewidencji nieobecności. Dla sprawdzenia, którym pracownikom wprowadzono urlop, można skorzystać m.in. z zestawień znajdujących się w menu głównym Raporty, pozostałe wydruki, wydruki kontrolne. Są to zestawienie nieobecności według rodzaju i zestawienie nieobecności według pracowników. Zawierają one wykaz wszystkich nieobecności pracowników w wybranym okresie. Informację o przepracowanej przez pracownika liczbie godzin nadliczbowych i nocnych możemy wprowadzić wybierając z okna zarządzania kartoteką opcję Inne dane, a następnie dane powiększające wynagrodzenie, godziny nadliczbowe i nocne. Otworzy się okno edycyjne, umożliwiając wprowadzenie odpowiednich wartości. Za pomocą funkcji Dodaj tworzymy nowy wpis.
Możemy wprowadzić liczbę godzin nadliczbowych płatnych z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% stawki godzinowej. Pozycje przepracowane w nocy i nadliczbowe w nocy służą do wypłaty dodatku. Wypłata 100% dodatku zostanie naliczona po uzupełnieniu pozycji godziny do dodatku za pracę w niedzielę i święta lub nadliczbowe przekroczenie normy. Pozycje godziny przepracowane, za które pracownik otrzyma dni wolne oraz godziny nadliczbowe, za które pracownik otrzyma dni wolne, służą do rejestracji w ewidencji czasu pracy godzin, za które pracownikowi zostaną udzielone dni wolne w innym terminie. Pozycja godziny przepracowane ponad wymiar służy do rejestracji godzin przepracowanych ponad dobowy wymiar czasu pracy dla osób zatrudnionych na niepełny etat, to znaczy godzin, które w świetle kodeksu pracy i umowy o pracę nie są jeszcze godzinami nadliczbowymi, za które przysługuje dodatek. Istnieje również możliwość grupowego wprowadzania godzin nadliczbowych i nocnych. W tym celu należy w kartotece osobowej wskazać grupę pracowników, a następnie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Grupowe wprowadzanie godzin nadliczbowych i nocnych. Następnie należy wskazać okres, czy chcemy wprowadzić dane, czy dokonać jego korekty. Jeśli wybierzemy wprowadzanie, system dodatkowo zapyta, czy pomijać niedzielę i święta. Zaznaczenie opcji spowoduje pominięcie tych dni we wprowadzonym okresie. Opcja Korekta – Usuwanie umożliwia poprawę wcześniej wprowadzonych danych. Wartości zerowe we wszystkich polach dotyczących godzin oznaczać będą zamiar usunięcia zapisów, o czym system poinformuje stosownym komunikatem. Następnie system poprosi o wskazanie zapisu do korekty lub usunięcia. Wprowadzone zapisy możemy zobaczyć w kartotece godziny nadliczbowe i nocne.